Czyli jeszcze czekamy na pana z Molanka. Michał jest, tak? Mam pytanie do pana. Ponieważ zespół pracuje w trybie niejawnym, bym prosił, żeby pan opuścił pomieszczenie, bo inaczej nie zacznę prowadzenia prac komisji. Wie pan co? Ja kieruję się regulaminem. Bym prosił, żeby pan opuścił pomieszczenie. Dobrze? Ja czytałem ogłoszenie o postawie. Ja tylko pana proszę, bo inaczej nie zacznę prac komisji. Bym chciał, żeby pan mi powiedział konkretny przepis, na bazie którego chcę, żebym opuścił pomieszczenie. Zarządzenie numer 150/21 prezydenta Gdziądza z dnia 31 marca 2021. Ja się tym zarządzeniem kieruję i nic więcej do powiedzenia w tej sprawie nie mam. A co w tym zarządzeniu jest? Proszę pana, proszę, żeby pan opuścił to pomieszczenie, bo inaczej nie będę prowadził prac komisji. Dobrze, ja za chwilę panu przeczytam warunki ogłoszenia wyników przetargu. I tam nie ma nic na temat niejawności ogłoszenia otwarcia kopalni. Znaczy, ja nie chcę z panem prowadzić dyskusji, tylko proszę, żeby pan opuścił to pomieszczenie. Dobrze? Okay. Dobrze, dziękuję.